Nagaru nie ma. Zabytnie. Wszyscy mają. Dobry olej. Działała, to z kamerką nie przyszedł, ale jak teraz zaczęła się zepsuć, no to chyba przyszedł z kamerką. Podobno ich naprawił. Dałeś prawie 2000, czy 2000 zł. I się zepsuła. Miało być podsumowanie, co się zepsuło przy motorze, ale się zjebała znowu. O jasny glin. A wiesz, co się stało? No jest brudna. Buzie widzę! No widzę buzie! Ja nic nie widzę. Ale ja widzę! O, główka tam wystaje. Nie użyję, jeszcze podejmujesz kolejną próbę naprawy. Nie wiem, trzeba oszacować szkody. Jak oszacujemy szkody, będziemy wiedzieć, czy się opłaca. Jak nie, to nowy tłok. Nowy tłok, tylko założę. Nowy silnik, kurwa. Ale to już za duże koszty są. Ja pierdolę, tyle tysięcy. Wiesz, ile byś miał pitbajków za to? Co? A wiesz, ile byś miał lącinów za to? I te. Ej, ale przez cały. Miał takiego pitbajka, kurwa. Co to za pitbajk, kurwa, jest? To już nie jest pitbajk. A szkoda słów. Wiesz, co ci powiem? Przez całą twoją eksploatację tego motoru. Co? Wiesz, ile byś miał motorów? Już wydałem pewnie. Z. Bez kupna motorów. Pewnie z 50 tysięcy już poszło. I teraz się dziwicie, czemu pan MRF nie ma crossa. Pan MRF wie, ile to kosztuje, dlatego jest mądry. Jaka frajda była? I nie kupił. Jaka frajda była? No, frajda będzie teraz naprawiać to. No, trzeba oddać. Może ty mi zrobisz go. Nie, będę robił, nie mam czasu. Mam jak już tego jednego złoma tam do roboty. Na to 2 miesiące. Kurde, nie mam opcji. Nie chcę się zamawiać części, bawić, szukać. Ile zamówić jest? O tak, kurwa, będę, a potem coś nie będzie pasować. Dawno już przy crossach nie robiłem, już wyszłem z tego. Wyszłem z wprawy. To każdy inny silnik to jest jedną chuj przecież masz. Nie. No co masz takie w to masz na wtrysku. Ale co masz takiego? Kartery są inne, chuj wie jak tam z wałami. Ja nie jestem już wprawiony, nie wiem jak tam rocznikami to wszystko szło. Starszych to jeszcze tam sobie dawałem radę, bo był na bieżąco, a teraz już nie jestem na bieżąco, więc już tam za bardzo, nie interesuję się za bardzo tym. Odkąd sprzedałem swojego dziada, no to już przestałem się interesować. Mojego chciałem Husqvarna przerabiać przecież na 300, nie? Ale też zrezygnowałem, bo kupił ten. Kurwa, za środka. Też pewnie mi korba strzeliła. Dobra, no to tyle. Będzie podsumowanie prawdopodobnie strat za niedługo, nie? Znowu będzie, pik nie będzie zrobiona i znowu jebnie, znowu przecież. No i płynem ci tak zalało cały silnik. No płynem zajebało. No, tak czy inaczej. Co, ale to tak się ściąga? Czemu to całe lato? Kurwa, nie. Nie no, tłok jest. Jest w środku tłok. Ale... A nie, żeby się nie okazało, że po prostu głowica strzeliła i zatarł się. Nie no, korba wstaje. Wszystko było zajebicie, jak jest. Nie! Koniec. No, no to i może strzelił, tak. Kurwa, jakby korba, tak metaliczny był, nie? No to chyba, że tak. Więc nie ma szans. A tutaj wąż ci od tego termostatu na pół. No nie wiem. Dziwnie to wygląda. No dobra, tyle. Walczę z tym dalej. Nie ma co tu walczyć, kurde. Mi się kurwa nie chce tego robić. Nie bój się, uratujesz go po raz trzeci. Ostatnio jak widzieli, no to cały tył był rozpieprzony. Tutaj poszło ze 2000 na tył. Komputer przy kolejnym uszkodzeniu w kolejne 2000. I tutaj pewnie ze 4 z 5. No pewnie z 5 będzie. Jak będzie oczywiście i dobry. Co dalej? Jak będzie dobry dół, oczywiście. Jak będzie dół nie będzie dobry, no to już trzeba silnik nowy. Dobra, tyle. Czyli nie będzie opylało za dużo, żeby robić tego. Zawieszenie już zaczyna cieknąć. Regeneracja pewnie z 1500 przodu. Tylny cieknie czy nie cieknie? Nie. Na szczęście jeszcze tylny nie. No ale... Kurwa, nie gadaj tak, bo będą później pierdolić, że padło jakieś, kurwa, jest. I nikt nie będzie chciał kupić. To nie jest padło. Motor, do którego około 50 tysięcy do motoru dołożone i dalej nie jeździ.
Jeździł tego czasu. No jeździł, no. No i potem go wystawisz i kurwa i dupa. Nie wystawię, no jak zrobię, to po chuj mam wystawiać, kurwa. Żeby sam... Trzeba będzie pojeździć, żeby był po remoncie potem. Po... Trzeba dojeździć go do końca i wtedy... I wystawić, że po remoncie. Wystawić, że już 5 minut, 5 motogoni po remoncie. Ktoś kupi. I mu może szczeli. Dobra, to będzie na tyle. Widzimy się niebawem. Dobra, odpalamy.